Dzień dobry, dobry wieczór. Epoka Akwariowa z tej strony. Witam wszystkich serdecznie. 6 grudnia mój kanał będzie obchodził pierwszą rocznicę istnienia na YouTube. I z tej okazji postanowiłem zorganizować dla Was, dla siebie pewną zabawę, żeby to wszystko uczcić. A na czym ma to polegać? Już Wam mówię. Od teraz do 10 listopada do godziny 23:59 bardzo Was proszę, żebyście wysyłali mi zdjęcia swoich baniaków na adres epoka, taka kreseczka od dołu, akwariowa, małpa, interia.pl. Ilość zdjęć przesłanych do mnie jest nieokreślona. Możecie wysłać nawet 20, jeśli ktoś ma tyle zbiorników w domu. Tylko proszę o jedno, żeby to było zdjęcie każdego innego akwarium, a nie jednego i tego samego, tylko że z kilku ujęć. Oczywiście nie mówię tutaj o przypadkach restartu, gdy mieliście przykładowo tam 2 miesiące temu w jednym zbiorniku daną aranżację, a po 2 miesiącach Wam się znudziło i żeście zmienili sobie. Oczywiście tak nie ma, no ale to ja po prostu taki przykład podaję. Także proszę, proszę po prostu jedna aranżacja, czy jeden zbiornik, jedno zdjęcie. Wysyłać to na podany przeze mnie adres e-mail. Później potrzebuję kilka dni na ogarnięcie tych wszystkich zdjęć i wrzucenie ich w filmiku, który będziecie mogli obejrzeć 15 listopada. W tym filmiku zobaczycie wszystkie nadesłane zdjęcia do konkursu i tam w komentarzach będzie można jawnie głosować na 3 Waszym zdaniem najładniejsze akwaria. Jeszcze o punktacji, o głosowaniu będę mówił właśnie 15 listopada. Na razie skupmy się na czymś innym. Mianowicie na zasadach. Tak jak już wspomniałem, liczba zgłoszonych, wysłanych zdjęć nie ma jakiegoś tam limitu. Tak samo nieważne jest, jaką akwarystykę prowadzimy, czy to roślinną, czy to morską, czy jakąś inną. Czy akwarium jest na takim podłożu, czy na takim, nic nie ma znaczenia. Ważne, żeby było akwarium. I druga sprawa. Zdjęcia proszę mi przysyłać tak, jak teraz widzicie moje akwarium. Nie z boku, nie z góry, tylko po prostu, żeby to wszystko było centralnie z czoła. Tak, jak teraz właśnie oglądacie mój zbiornik. To jest druga zasada, o którą Was proszę o przestrzeganie tego. Innych zdjęć, właśnie tak jak już wspomniałem, z boku, z góry, po prostu nie będę wystawiał w tym filmiku. I nie będzie można na nie głosować. No dobrze. A teraz przejdźmy do nagród. Nagrodą dla zwycięzcy będzie satysfakcja posiadania najfajniejszego zbiornika na naszym polskim YouTubie według naszych widzów. Myślę, że nagroda sama w sobie jest dość satysfakcjonująca. A dla wszystkich, którzy wezmą udział w zabawie, wylosuję nagrody. Będą to nagrody ufundowane przez firmę Blue Line, producenta nawozów Blue Line oraz sklep akwarystyczny 24, który to sklep zasponsoruje produkty firmy Azo. Firma Blue Line zadeklarowała się wysłać 2 osobom wylosowanym przeze mnie po 3 produkty ze swojej linii nawozów. 3 produkty dowolnie wybrane przez szczęśliwego zwycięzcę w losowaniu.
Natomiast sklep akwarystyczny 24 zadeklarował się wysłać 5 osobom po 4 produkty firmy Azo. Produkty te zaraz możecie zobaczyć w reklamie. Tak samo jak to było wcześniej. Sprawa. Sponsorzy obiecali wysłać te produkty osobom znajdującym się w naszym kraju na adres Polski. Nagrody nie będą wysłane za granicę, co nie znaczy, że nie zapraszam do wzięcia udziału w zabawie innych osób z Anglii, z Niemiec, z Danii czy gdziekolwiek jesteście. Także zapraszam Was wszystkich i mam nadzieję, że będzie więcej niż 7 zgłoszeń, bo jest 7 nagród, więc no fajnie by było, żeby był jakiś taki trochę element rywalizacji, żebyśmy wszyscy sobie mogli obejrzeć w jednym miejscu swoje akwaria. Niektórzy tak lubią, na przykład ja. Lubię patrzeć, czerpać inspiracje z innych zbiorników, podpatrywać coś u akwarystów. Myślę, że może być fajna zabawa, jeśli się przyjmie ona, to w przyszłym roku będę chciał ją powtórzyć z fajniejszymi może nagrodami się uda, ale to na to przyjdzie czas 6 grudnia, kiedy to będzie losowanie nagród oraz rozstrzygnięcie konkursu na najładniejsze akwarium. Wtedy też zobaczę, jaka była frekwencja, jakie było zainteresowanie konkursem, czy sponsorzy byli zadowoleni, czy po prostu jest szansa na rozwój takiego naszego konkursu akwarystycznego dla widzów, akwarystów z YouTube'a. Więc jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w zabawie, zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, abyście nie przegapili filmu, gdzie będą pokazane zdjęcia naszych wszystkich akwariów oraz 6 grudnia filmiku, w którym będzie losowanie 7 osób, które dostaną wymienione wcześniej nagrody. I ogólnie mam nadzieję, że pomysł się Wam spodobał, spodoba i będziecie go współtworzyć razem ze mną, tak jak mówiłem, aby się rozwinął, aby to taka była nasza wspólna fajna zabawa coroczna. A teraz jeszcze na koniec zapraszam Was na obejrzenie nagród oraz reklamy sponsorów. To jest chwila dla nich.